Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations. Ja jestem Juno. I wygląda na to, że jeszcze się zamknę. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hall. Roger, we'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. A już tam nie narzekaj. Resztki to pozostały z twojego stroju. O nie. Męczą mnie fragmenty na wodzie w Residentach. Pamiętam pewien straszny moment w Resident Evil 4. Kiedy to trzeba było wstrętną łódką jakąś sobie... Czemu to się na mnie rzuciło? Co to ma być? Potwór z Loch Ness, czy co? Tylko trochę daleko od Loch Ness. Swoją drogą bardzo pomysłowo go nazwali, co? Co to ma być? Brzydkie. Kulki wyżygane przez potwora morskiego albo jakiegoś. A piękne, coś wystrzeliłam. I teraz ginę. W ogóle ja nie wiem, jak ja mam to ogarnąć, to coś. Zaraz, może gębę gdzieś zaraz tu wystawi i nie wiem, co zrobię wtedy. Wtedy to będę kombinować dopiero. O. Przynajmniej roślinka też działa na to. O, 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 o. Dobra. Świetnie. Chociaż raz mi się udało. Ta walka jest jakaś dziwnie bez sensu. Znaczy, no dobra. Strzelanie do robaka morskiego to takie piękne. Takie wzniosłe. Piękne. Ja po prostu czuję, że nic bardziej bezsensownego ostatnimi czasy nie robiłam w tej grze. Czemu to ma tyle macek? Co to ma być? Kraken jakiś? No dobra, wezmę kolejną roślinką. W końcu po coś ja je zbierałam, prawda? Au, au. Nie mam fajnych rakietek już chyba. Co? Udało nam się? Czy jestem w wyjątkowo beznadziejnej sytuacji? Chyba nie do końca chcę uznać odpowiedź. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. No tak, te przemyślenia. Friendly BSAA patrons, you stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terra Grigia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica! Why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die!
why? Why play the part of Veltro? What do you mean? Find the truth about Terra Grecia. No cóż. O, serio? Nie pomyślałabym, że to będzie aż tak długie. No dobra, to pewnie kolejny rozdział jeszcze damy ze stoickim spokojem radę tutaj przejść. No, strata, jak to w kasynie, nie? Większa, mniejsza. The ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Where? A little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. Nie ukrywam, że też się z tego cieszę. You two buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Trochę wredny. Dobra, czyli... So this was all Raymond's doing? No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense yet. Rozumiem, że mam iść... To gdzieś tu? Może... Zaraz. Już sama nie wiem, troszeczkę w ogóle cię zwiesiłam, co z waszej perspektywy na pewno musi być dość głupie, ale... A, no dobra, to wszystko jednak jasne. Tędy, czyli znowu mamy pływać? Dobra, pływanie może jest fajną nowością tutaj, ale... Jest jednocześnie czymś... granat? No nie, może damy radę bez tego. Może, a może nie. Wątpliwe. Chociaż zawsze trzeba być jak najlepszej myśli. Tak, czyli lepiej do niej nie wskakiwać, prawda? Zaraz, co my tu mamy? Co ja jednak mam do wody wejść? Ejże! To mi się nie podoba. A jakaś amunicja, którą chcę. Zaraz, tam pulsuje mi ta jakaś kropka przy drzwiach, do których w zasadzie... A, mamy kartę. To dziwne, że te karty działają tak samo bez problemu pod wodą. Bo raczej bym obstawiała, że no z czujnikiem, na, czy tam raczej czytnikiem, na takie karty, no może być jednak jakiś problem, tak? No jak widać nie. W ogóle amunicji ani niczemu tu widzę nic nie szkodzi w tych warunkach, cholera jasna. To jeszcze nie tu. To było tylko miejsce na zaczerpnięcie tchu. Wow. Nawet rymem mi coś wyszło, dziwo. Nie, zostaw mnie! Zostaw, pasażerze, pasażerze. Na gapę. Normalnie jak obcy ósmy pasażer Nostromo, co? I nie ma to jak poprawna polszczyzna. Normalnie zawsze i wszędzie takie rzeczy. Zaraz.
Boję się tu utopią. Wcześniej chciałam zacząć rozważania, czy można tu się w ogóle utopić. Wolałabym się na własnej skórze o tym nie przekonać. Zaraz. Tu mamy jakieś drzwi. Nie wiem, czy je sprawdzałam, czy nie. No, którymiś niewątpliwie wlazłam tu. O, dobra, jest zapis, czyli co, dobrze trafiłam. O, amunicja. Dobra, tego też opuścić nie mogę. I zaraz. Czy mi się wydaje, czy ja mam przy tym panelu pogmerać? Tu? Dobra, skoro nie ma odpowiedzi, to chyba raczej nie. I tu było zamknięte, ale może... A, nie działa. Myślałam, że może z jakimś cudownym kluczem Jill tutaj mi wskoczy. Zaraz, z której strony były drzwi? Gdzie... Nie wiem... Tu? Chyba nie. Powinnam na drabinkę z drugiej strony, tak mi się wydaje, lecieć. Ejku, dlaczego ja się zawsze tak gubię w takich dziwnych miejscach? Pamiętam w Tomb Raiderach klasycznych też, jak było jakieś tam motywy z tonącymi statkami, czy właśnie takimi podwodnymi przygodami, to ja zawsze... Męczyłam się po kilka razy, tonąc i w ogóle. Czego? Dawaj. Trójząb. Fajnie, tylko czy mi się dobrze kojarzyło, że tam na dole też coś było? A dobra, chodźmy tu już. Nie ma co się rozdrabniać na jakieś tam nieważne rzeczy. Pewnie tylko amunicja albo części. No nie? Chris? Nie? A nie wiem. Ważne, że jest zapis. I zobaczcie, jak tu wszystko ładnie wygląda. Takie świeżusieńkie. Widzisz zamek. Dobra. To musimy znaleźć czyjąś dłoń, palce albo coś, żeby ciachnąć i sobie wziąć. Nie? To tak nie działa, szkoda. Po rezydencie w sumie właśnie czegoś takiego bym się w sumie spodziewała. A. Palec Jill też zadziała? Palec mocy. Aha. Okej. Nie ma co narzekać. A to dziwny jakiś mechanizm, że wystarczy się zarejestrować i już wejdziemy. No, jejku, Jill. Już nie przesadzaj. Sama tutaj nie podejdziesz? No, ile to może trwać? O, elegancko. Nie brzmi to tak zachęcająco, jeśli mam być szczera. Te kombinezony, twarzowe. A tutaj informacje. Ojejku. O nie. Aha, oni do oddzielnych weszli. Już najpierw myślałam, że zgubiłam Chrisa. Przerażające. Ja bym nie była chyba taka spokojna jak oni. Co jest, Chris? Co jest? Co się dzieje? Ej. Gro, nie bądź wredna. Ja to chcę przeżyć. Serio? O, nie. Serio? No, tak nie może być. No, naprawdę? To...
Chciałam zrobić fajny unik jakiś. Dobra, w łeb albo... Nie, się za ten... zasłonił. To może w stopę? Cholera jasna. Wow, no znowu mi unik nie wyszedł kompletnie. Jill, uciekajmy, uciekajmy. Nie wiem. Okej, okay, to całkiem nieźle chyba wyszło. Nie. Ten nędzny stworze, który wygląda jak... W sumie nie wiem jak co on wygląda. Nie podoba mi się to jak on wygląda. Mam beznadziejną broń wybraną, tak w ogóle. A czy to ten jej pistolet tak skrzypi, czy ten potwór? Wolałabym, żeby to był potwór i żeby to na przykład był dźwięk umierania. Ale nie wiem. Dobra, tu coś ładnego lśni. Może to Magnum? O. To też może być. Zaraz spróbujemy w pysk temu strzelić. O, pięknie. I nawet zeskanujemy. Hej, zniknął zanim zdążyłam go zestrzelić. To mi się nie podoba. To, to jest nic, to nie jest. O, 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 coś było. I dobra. To, co mamy, jest chyba okej w miarę. Jakieś rybki. Dlaczego ja dopiero teraz na nie spojrzałam? Fajne. Lubię się czasem na akwaria pogapić, ale osobiście nigdy bym żadnego nie chciała mieć. Po co komu rybki? Fajnie popatrzeć, ale mieć po co? Jeszcze by się zmutowały jak te stwory wszystkie tu. Od nieczyszczenia na przykład. Nie zmieniania wody czy coś. W ogóle z takich, nie wiem, chwytliwych opowiastek w windzie, to powiem wam, miałam kiedyś rybkę. Ale zdechła. Tak. Wiem, Chris, urzekła cię moja historia. Normalnie historia mego życia. O, świetnie, wreszcie drzwi się otworzyły, wreszcie. Why try to hide these facilities on a cruise ship? It makes a good cover. Who would ever suspect it? Good point. I hope we can find out what the hell's going on. To wygląda jak jakiś statek kosmiczny, co? Fajne, takie nowoczesne. I kompletnie nie pasujące do na przykład holu tego statku, który z kolei taki jest bardzo królewski. Virus is somewhere in this research. Mówisz? So this is the secret of Zenobia. Wow. No nie, no wydaje mi się, że te epizody są coraz krótsze. To znaczy, no to już jest właśnie koniec epizodu. Tam to było po prostu tamtymi postaciami zakończenie jakieś. To, no, no i tak, ten nie wiem, jakieś tam krótkie. O, zero śmierci, czyli mamy też jakiś sukces na koncie. A nie tylko piękną celność. Previously on Resident Evil Revelations. Szpanerska scenka z takim tam skróceniem i tak krótkiego epizodu, ale dobra. What secrets? Jessica, why did you fire? Raymond? Why? Why play the part of Viltro? What do you mean? Find the truth about Terra Grigia. So this is the secret of Zenobia.
jak zwykle, całkiem fajnie. I co, teraz zwykły filmik jakiś pewnie jeszcze będzie? No to lecimy czym prędzej. So what the hell did you do? I didn't do anything. Don't tell me the battery's dead. This blows. The upside is, this whole conspiracy's becoming clearer. Hmm. Nie ma to jak nagłe olśnienie, co? Nobody's home. Even the other team's packed it in. So what are we doing here? It's okay. I set up a back door. I can use any PDA to get us in. Well, why didn't you say that earlier? If my theory is correct, then the truth about Veltro is really too early to say. Are you kidding me? I don't want to jump to conclusions. I need more intel. Nie no, ekipa bojowa pierwsza klasa. Jeszcze ja za sterami, że tak powiem. All right, let's find that computer. There's an area we haven't explored over here. My only hope is that it has a high-powered CPU. That would be tits. Mogę to rozwalić? A nie, te skrzynki nie do rozwalenia. Jakie to smutne. O, a może jakiś przedmiot? Nie, no, chamstwo. Tu nic nie ma. Jak to jest możliwe? Może gra mnie oszukuje? Jasne, jasne. No ale to aż dziwne. Zawsze tak dają te przedmioty tu na każdym kroku, a nagle cisza. Już mam swoją ciszę. A macie. I co, może tutaj chociaż... Myślałam, że tam to będę mogła sprawdzić, chociaż... O, proszę bardzo, tutaj jest coś. Czy my jesteśmy w tym miejscu, na które tak wcześniej narzekałam, że nie zdążyłam go przeszukać? No, amunicja z pieskiem, znaczy tam z jakimś wilkiem, dobra, niech będzie. O, fragment. I zgarniamy to. Amunicja to fajnie, granat. I zobaczmy, co tam z nim, co? A. O rany. Co to ma być? Winda towarowa? Jakaś winda na posiłki? Ach, posiłki dla mutantów. O nie, zostaniemy zjedzeni. Świetnie, jak gra nas lubi, że nam daje takie cudowności. Dobra, zamieńmy sobie broń w ten sposób. Ja bym tak się nie cieszyła. You take the gadgets like a fly to horse shit. It's just a computer. Okay, down to brass tacks. What the hell? Nothing's happening. What did you do, Quinn? It's not me. I need more power. The MB-28's a real gas guzzler. No, naprawdę? There's gotta be a generator around here. No tak, wszędzie tu są jakieś... You stay here and spend quality time with your girlfriend.
wszędzie tu są jakieś dźwignie, nie dźwignie, ale łatwo się chyba domyślić, jak to się może skończyć, prawda? Tak, jedno. Tak, jak na razie wszystko wygląda na w miarę spokojne, ale właśnie jest i zapis, i w porządku, jak to powiedział, czas na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!